Chłopiec miał 9 lat. Był zakochany i wiedział już, że zakochany jest na całe życie. Dziewczynka, którą kochał, nazywała się Ewa. Mieszkała z rodzicami w sąsiednim domu i przychodziła do chłopca wieczorami. Siedzieli w szopie na kupie siana i chłopiec słyszał bicie własnego serca. I słyszał, jak bije jej serce. Był wieczór, cicho. Przyjdź jutro wcześniej. Ojciec pozwala mi wyjść dopiero, kiedy jest ciemno. Ale jutro będę wiedział. Od kogo? Od Nadery. Kolega ze szkoły. Ma starszego brata. To wie. Przyjdzie jeszcze dziś. Mam mu za to dać żołnierzyki. I tak teraz wszystko się zmieni. Nie będę się nimi bawił. Będziesz się bać? Nie ma czego. Jak będziesz miała dziecko, będą cię puszczali w dzień. Będziesz dorosła i będziesz mogła robić to, co chcesz. Weź go na razie. Potem będzie dla dziecka. Przepraszam cię, mamy tajemnicę. To tylko chwila. Popatrzę se na żołnierzyki. Poczekaj jeszcze chwilkę. Przecież on przyszedł, żeby nam powiedzieć. Jeśli nie wrócę natychmiast, jutro w ogóle mnie nie puszczą. Dobrze, idź, tylko jutro przyjdź wcześniej. To zajmie nam dużo czasu. Nie wiem, nie robiłam tego nigdy. Ale dziecko jest dzieckiem, to chyba nie idzie tak raz dwa. Co to za frajerka? Taka jedna. Z Warszawy? Włosy czarne. Oczy też czarne. Co? Nie podoba ci się? Co ty się z taką parszywą zadajesz? Sam jesteś parszywy! Ona jest zwykłym parkiem! Powiem wszystko bratu! Nie boję się twojego brata. Nikogo się nie boję! Przewróciłeś się? Pobiłem się z Naderą. O co? Przezywał Ewę. Powiedziałeś mu, gdzie ona mieszka? On wie. Czy ty wiesz, kim jest Ewa? Jak to kim? Nie przejmuj się tym Naderą. Po prostu nie rozmawiaj z nim zbyt wiele. No, późno już. Marsz do łóżka. Idź tam do nich i powiedz, że lepiej będzie, jeśli znikną na kilka dni. Boję się tych Naderów. Chcą odejść. Mówią, że nie mają dokąd iść. I że prędzej czy później musi się tak stać. Muszę się ulotnić na jakiś czas. Wam nic nie zrobią. Ale tamtych... A co z Nowakami? Nie chcieli się ich pozbyć? Nie ma ich.
Wyjechali do Warszawy. Zdaje się, że po nowe meble. Weź. Przecież jest niedziela. Potem się znowu położysz spać, ale teraz wstawaj! Policja! Potrzebujemy łopat. Klaus! Szela! Treib die Einwohner zusammen. Alle bis zum Zusehen. Jawohl. Idźcie za nami. Dokąd? Nad rzekę, niedaleko. Popatrzycie sobie, a potem wrócicie do domu. Pójdę sama. Nie trzeba, żeby dziecko patrzyło na takie rzeczy. Taki jest rozkaz. Wszyscy mają patrzeć. Dla przykładu. Chodźcie. Nie płacz, Kinda. Wiesz, kim jesteśmy? Jesteśmy poszukiwacze gwiazd. Holy eine Puppe. Eine Puppe? Ja. Jawohl. Etwas zum Spielen. Wie alt ist sie? Acht. Acht. Na, hab keine Angst. Kennst du das Märchen vom Wolf und den sieben Zieglein? Eines Tages sagte die Mutter Ziege zu ihren Kindern, mach die Tiere keinem auf, wenn ich weg bin. Und sie ging fort. Dann kam der Wolf und klopfte mit seiner Pfote an die Tiere. Wer ist da? Fragten die Zieglein. Da sagte er, ich, eure Oma. Aber warum hast du so eine tiefe Stimme, Oma? Fragten die Zieglein. Fertig.
Sollen Sie sich auch ziehen? Nein, nein. Sie sollen sich in eine Reihe aufstellen. Ale tak więc wychodzić. Tam. Tam. Daj mi zbiera, mała. No, daj. Dawaj. No, dawaj. Warum nehmen Sie das weg? Wollte ich half wie mein Kind. Sie sehen doch, dass das auch ein Kind ist. Was für ein seltsamer Mensch Sie sind. Sie sollten sich schämen. Laden! Feuer! Rozchodzimy się. Au! W ciągu następnych dni partyzanci zabili ojca Nadery. Jakiś młody człowiek w biały dzień zastrzelił Niemca na peronie stacji. A jakaś rodzina żydowska popełniła samobójstwo, kładąc się nocą na szynach kolejowych. Chłopiec wiedział to wszystko, słyszał o tym wszystkim i pomału zapominał. Płakał jednak od czasu do czasu. Wtedy właśnie, kiedy przypominał sobie, że nigdy już nie będzie mógł mieć żony i dzieci, bo przysiągł już wierność. I że zakochany jest przecież na całe życie. Thank you.